Dzisiaj trochę kontrowersyjny temat. Są ludzie, którzy mówią, że przestrzegają przykazań. Gratuluję samooceny. No, dzisiaj spotkałem takiego. Jedno z takich przykazań znajdujemy w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:16. Jest to jak najbardziej przykazanie Boże, podane przez apostoła Pawła. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:16 mówi: zawsze się radujcie. Więc jeżeli choć raz w życiu nie byłeś wesoły, zasłużyłeś na piekło. I na pewno tam trafisz, jeśli nie skryjesz się w Chrystusie, jeśli nie schowasz się pod doskonałą ofiarą Pana Jezusa Chrystusa. Więc zawsze wesoło. Tak, słuchaj, kochany przyjacielu, Słowo Boże nakazuje nam w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:16, zawsze się radujcie. Masz więc być wesołym nie tylko w pewnych okresach wewnętrznego pokrzepienia, lecz zawsze. Zdarza się to w twoim życiu? Może nazywasz się nawet wierzącym, a mimo to nie jesteś zawsze wesołym? Słowo Boże nam całkiem jasno wskazuje, jak do tego dojść możemy, aby zawsze się radować. Nie leży to w woli Bożej, żeby Jego dzieci smutne i ponure w koło po świecie biegały. Bóg nakazuje także i tobie, bądź zawsze wesołym. Może powiesz, to jest zupełnie nierealne, niemożliwe. Jednak Słowo Boże pokazuje nam jasno, że zawsze radować się możemy. W Dziejach Apostolskich 8:39 czytamy: a gdy wystąpili z wody, porwał Filipa Duch Pański, i nie widział go więcej komornik, ale jechał drogą swoją, radując się. Możesz stać się wesołym tylko jeśli działasz jak ten komornik. Musisz oddać swoje serce całkowicie Panu Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu. Synowi Bożemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Potem krew Baranka Bożego, który niósł grzech świata na drzewie, co mamy powiedziane w Ewangelii Jana, 1 rozdział, 29 werset. Oczyści cię od wszelkiego, od każdego grzechu, bo mówi nam to pierwszy list Jana, 1 rozdział, 7 werset. Tylko kto się da przez krew Jezusa Chrystusa oczyścić, może zawsze być wesołym. Jak długo cię grzech obciążać musi, gdyż szczerze nie pokutujesz i nie możesz wcale się radować? Złóż wszelką pozorną, udawaną radość. Pokutuj i wyznaj wszystkie twoje grzechy. Upokórz się i daj się ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa, a otrzymasz dar Ducha Świętego, co mówi nam fragment Słowa Bożego z Dziejów Apostolskich, 2 rozdział, 38 werset. Również i ty otrzymasz całkowite uwolnienie, a z tym wesołe serce. Komornik nie smucił się, że mu zwiastun wesołej nowiny został zabrany. Nawet jeśli ci najmilszy człowiek wyrwany zostanie, śmiesz pomimo to radować się, skoro Pana Jezusa do swojego serca przyjąłeś. Jeśli tego ważnego kroku jeszcze nie uczyniłeś, nie zwlekaj, uczyń go dzisiaj, zanim będzie za późno. Uczeń Jezusa zawsze się raduje, nawet wtedy, gdy zewnętrznie cierpień doznaje. Czujesz się wewnętrznie zasmuconym i uciśnionym? Nie usprawiedliwiaj się, że to cię sprowadza do twoich cierpień. Zawsze się radujcie, nakazuje nam Pan, jest to przykazanie Pańskie. Zawsze się raduje, nakazuje nam Pan, również w cierpieniach. Nie mów, to jest niemożliwe. Wszystko jest możliwe wierzącemu, mówi Pan w Ewangelii Marka, 9 rozdział, 23 werset. W Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, 40 do 42 wersetu czytamy: i usłuchali go, a zawoławszy apostołów i ubiwszy je, kazali, aby nie mówili w imieniu Jezusowym, i wypuścili je. A tak oni szli od obliczności onej rady, radując się, iż się stali godnymi odnosić zelżywość dla imienia Jezusowego i nie przestawali na każdy dzień w kościele i po domach nauczać i opowiadać Jezusa Chrystusa. Apostołowie
zostali zbici rózgami i zagrożono im. A oni szli od obliczności tej rady, radując się. Jeżeli dla Ewangelii ponosisz zelżywość, nie może cię to w żaden sposób uciskać, lecz czyni cię to radosnym. Zawsze się radujcie. Znaczy, że zawsze mamy być gotowi dla Pana Jezusa znieść cierpienie. Zelżywość, kto takich cierpień unika, ten nie może się radować. Apostołowie kazali Ewangelię o Jezusie, a mimo zakazu władz, kto więcej Boga słucha niż ludzi, ten jest zawsze wesołym. Jeśli rzeczywiście jesteś odrodzony, ale prawdziwej radości ci brak i często jesteś uciśniony i zatrwożony, to zabrakło ci twojego wyznania przed ludźmi. Zawsze się radujcie. Kto z powodu własnych błędów i słabości charakteru cierpieć musi, nie może zawsze być wesołym. Pójdź do ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Syna Bożego. Krew Jego wybawi cię od wszelkich związek. Wierz, Pan Jezus jest zwycięzcą i żyje. Zapamiętaj sobie obietnicę naszego Zbawiciela u Mateusza, 5 rozdział, 11 i 12 werset. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczyć będą i prześladować was i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech. Tak bowiem prześladowali proroki, którzy byli przed wami. Zawsze się radujcie, nie odnosi się tylko do życia na tym świecie. W objawieniu 19 rozdział od 6 do 7 wersetu słyszymy pieśń triumfalną, taką zwycięską pieśń wielkiego ludu w niebie. I tam jest napisane, Alleluja, iż ujął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Weselmy się i radujmy się, a dajmy Mu chwałę. Potężnie rozbrzmiewa radość zbawionych Kościoła Jezusa Chrystusa w wiecznej wspaniałości. Gdy jesteś zbawiony, to śmiesz już teraz tego wspaniałego dnia wyczekiwać. Tu już nie ma żadnego bólu i cierpienia, lecz wieczna radość i wspaniałość. Pan Jezus przyjdzie wnet. Wszechmogący Bóg ujął królestwo. Radujmy i weselmy się już teraz i dajmy Mu chwałę. Daj Bogu chwałę we wszystkich sprawach, a będziesz mógł zawsze się radować. Jeśli właściwie postępujesz, możesz wraz z apostołem Pawłem w liście do Rzymian, 8 rozdział, 18 werset powiedzieć, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nie są godne onej przyszłej chwały, która się ma objawić w nas. Spójrz na ten werset, spójrz na tą wspaniałość, a nie na obecne cierpienia. Zawsze się radujcie, jest rozkazem. Pan Jezus to powiedział, powiedzieli to apostołowie. Zawsze się radujcie. Bądź na ten boski rozkaz, bez reszty, posłusznym i patrz na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary. Nie zapomnij psalmu 126, werset 3. Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nami, z czegośmy się bardzo uradowali. Przyjacielu, jeśli nie możesz się radować, to stoi ci tylko twój grzech na drodze. Pokutuj i daj się dziś pojednać z Bogiem. I to jest bardzo ważne. Jest nawet taka pieśń. Niechaj w sercach radość płonie, nie z wdzięcznością zawsze tchną, bo nas Bóg na swoim łonie nosi jako dziatwę swą. Niechaj w sercach radość płonie, niech wdzięcznością zawsze tchną, bo nas Bóg na swoim łonie nosi jako dziatwę swą. I dalej wciąż wesoło, wciąż tak błogo, słonko się uśmiecha nam, kwieciem ozdobioną życia drogą, do niebieskich wkroczym bram. I to jest bardzo wiele ważnych takich dowodów na to, że jeśli nie ufasz Bogu, to tak jak Kain, spadło mu oblicze, zasmutniał, dlatego że on żył w oddaleniu od Boga i szedł drogą Kaina. Nie idź drogą Kaina, idź drogą Pana Jezusa Chrystusa. Zawsze się radując,
zawsze bez przerw. Jest to bardzo ważne, więc jeżeli twierdzisz, że przestrzegasz Bożych przykazań, a tego najmniejszego nie umiesz spełnić, żeby być zawsze wesołym, to już za to złamanie tego jednego przykazania idziesz z całą pewnością do piekła, jeśli chcesz się tam dostać do nieba na podstawie własnych uczynków, to już to, że nie zawsze jesteś wesoły, staje się przeszkodą w tym, żebyś dostał się do nieba. Więc niestety twoja chwała jest wykluczona. Ale nie musisz o własnych uczynkach starać się wejść do nieba. Wystarczy, że uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi i On cię uratuje, bo On umarł za wszystkie twoje grzechy na krzyżu Golgoty. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną ci karą piekła wiecznego. Tylko w Panu Jezusie jest to możliwe, więc uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony, bo On w całości wszystko wykonał. Dziękuję za uwagę. Zawsze się radujcie.